Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Na samym początku pragnę podziękować wszystkim osobom, które wczoraj zjawiły się w sklepie Ergol. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, porobiliśmy sobie zdjęcia, było naprawdę super. Było was tam naprawdę dużo i super, po prostu super, że mogliśmy się zobaczyć. Jeśli jednak nie mogliście wczoraj wpaść, to spokojnie, nie martwcie się, jeszcze w tym roku planujemy kilka akcji z Ergolem, więc po prostu śledźcie mojego YouTube'a, Instagrama, Facebooka, wszystko. Przechodzimy teraz do fifki. Słuchajcie, wczoraj wydarzyło się coś dużego, ponieważ wreszcie doczekaliśmy się czegoś takiego jak icon swapy. Czym są icon swapy? No, rok temu mieliśmy food swapy, czyli zbieraliśmy karty i mogliśmy je później wymienić albo na paczkę, albo na jakichś specjalnych piłkarzy. W tym roku są to ikony. Ikony, tam wiecie, każda ikona ma określoną liczbę kart, którą trzeba zebrać. Najdroższy jest Drogba, ponieważ pewnie się pomylę, ale 22 albo 23 karty trzeba zdobyć, więc naprawdę dużo jednak są piłkarzy, o których aż tak bardzo nie trzeba walczyć. I oczywiście będę się musiał trochę postarać, żeby zdobyć te ikony. Nie planuję robić Drogby, ponieważ prawdę mówiąc nie wiem, czy on będzie nawet aż tak skuteczny w tej FIFA ze względu na to, że tempo naprawdę się liczy. Jednak myślę o Roberto Carlosie, myślę trochę o Stevenie Gerrardzie, ale też nie chcę powtarzać nazwisk z zeszłego roku, dlatego Gerrarda raczej w zespole w tym roku nie widzę, skupię się na innych środkowych pomocnikach. Jednak ten Roberto Carlos mnie kusi. No niestety, trzeba będzie grać te squad battles, ale jakoś to zejdzie. No cóż, no trochę czasu nad tym spędzę, ale dzięki temu za darmo. No oczywiście, czas jest ważniejszy trochę niż monety, choć zależy jak na to spojrzeć, będę miał co wrzucać na kanał, to będę mógł sobie zrobić ikonę i nie wiem, czy to czasem właśnie nie będzie ten Roberto Carlos, ponieważ według mnie warto zainwestować w obrońców, ale też Rio Ferdinand jest do wybrania. Jeszcze nie wiem, na początku zbiorę te karty i później się zastanowię, kogo będę robić. Hadji też jest jednym z najdroższych graczy, no ale nie, Hadji też raczej nie. No najgorsze są te wyzwania z pierwszym właścicielem. Kurczę, tyle tych kart trzeba zebrać z La Ligi, z Bundesligi, no z tych wszystkich wielkich lig. Dlatego, wiecie co, chyba i tak będę brał wymienne nagrody z Division Rivals, jednak po prostu będę zachowywał sobie piłkarzy, którzy mogą mi się przydać do tych wyzwań. Dobra, czas na Foot Champions. Nie mówmy o tej drużynie, okej? Okay? Nie mówmy. Stwierdziłem, że się zabawię, że zrobię coś niecodziennego, że sprawdzę Luisa Suareza, ponieważ w FIFA 15 mi się nim bardzo dobrze grało. Ale serio, chciałem zobaczyć, czy coś takiego w ogóle ma sens. Kupiłem Suareza i De Jonga, połączyłem tak z Dembele, no w grze to miała być formacja 4-2-3-1, jednak jak to się wszystko potoczyło? Czy to był dobry pomysł? No przekonajmy się sami, ponieważ postanowiłem rozegrać pierwsze spotkanie w lidze weekendowej po powrocie do domu o godzinie 23 bez żadnej rozgrzewki, ale czułem, że to będzie mój dzień, no i trafiamy na skład z Premier League, z Van Dijkiem, z Sanchezem, Ndidi, Fabinho, bardzo silny środek pola, no i na napadzie Rashford i Jesus, a jeśli oglądacie moje filmy, jeśli sami gracie, to doskonale wiecie, co ci piłkarze potrafią. No i rozpoczęliśmy w najgorszy możliwy sposób. Szósta minuta, strata bramki, to jest nieprawdopodobne, z jaką łatwością Jesus to zapakował do środka, jednak ja chciałem jak najszybciej odpowiedzieć. Piszczek kapitalnie podał do Dembele, który zabawił się w polu karnym, wystawił piłkę Luisowi Suarezowi i ten trafił w swoim debiucie na 1-1. No szkoda, że nie ma już tyle tempa, ile kiedyś, ale i tak przez te kilka meczów, które nim rozegrałem, to czułem przyjemność właśnie z gry tym piłkarzem. Byłoby lepiej, gdyby był szybszy, no ale może dostanie informa, może dostanie flashbacka, kto wie. Próbowałem zdobyć drugiego gola, jednak to nie było. Najlepsze podanie prostopadłe w 35 minucie, zagranie do Gorecki, mnóstwo szczęścia, piłka ląduje pod nogami Roberta Lewandowskiego i mamy 2-1. No nie było to nic pięknego, ale ja tracę takie bramki, zdobywam takie gole, taka jest już ta FIFA, trzeba się do tego przyzwyczaić. A propos tracenia takich goli, bardzo szybko z 2-1 zrobiło się 2-2. Jest to już druga połowa meczu, Ndidi podaje do Rashforda, Marcus Rashford, techniczne uderzenie, bardzo silne, 3-2, Manuel Neuer bez szans. No to znów, muszę gonić, próba odpowiedzi, Lewandowski do Suareza i ten kończy przy słupku, Alisson nawet nie drgnął. I naprawdę zaczęła mi się podobać ta karta, że kurczę, jego strzały są naprawdę cudowne. No ale co z tego? Po co mam się jarać takim Suarezem, skoro jak tak patrzę, to naprawdę. Spójrzcie na strzał Jesusa. Ja próbowałem takich uderzeń Suarezem i on nie wsadzał tego. Jesus to robił z ogromną łatwością, a o tym nie mówmy. Chciałem odebrać piłkę, a zamieniło się to w kapitalną asystę. I tak, swoje pierwsze spotkanie w lidze weekendowej przegrałem. Nie taki był plan.
No dobra, ale sobie to tłumaczyłem. To był pierwszy mecz, bez rozgrzewki. No, na dodatek trafiłem na dobrego przeciwnika, nie ma co ukrywać, więc tak bywa. Trzeba było się rozgrzać w Division Rivals, to może inaczej by się potoczyło. To by potoczyło i znów drużyna z Premier League z Pukkim, z Pepe i z Lingardem. No, z całym szacunkiem, ale ja nie mogę przegrać z kimś, kto ma Jesse'ego Lingarda w swoim składzie. No, z całym szacunkiem. To nie było z jakimś wielkim szacunkiem powiedziane, więc kontynuujemy komentowanie. Sytuacja w polu karnym, Pukki podaje... A nie, przepraszam, to nie ta akcja, to nie ten mecz. No, próbował uderzyć ze starego kąta, nie wyszło. Luis Suarez wdarł się w pole karne przeciwnika i fantastycznie to wykończył z lewej nogi. No jednak, jego wykończenie w polu karnym to coś pięknego, jednak jak się domyślacie, Suareza już nie ma. O, o to podanie mi chodziło, Pukiego do Pepe, sorry. Źle w mózgu wczytałem fragment spotkania. No i znów niestety gola straciłem, dosyć często to się działo. Niewykorzystane sytuacje, damy, niewykorzystane sytuacje. Za bardzo chciałem strzelać tym Suarezem, bo przez to, że tak fajnie nim wykończyłem kilka razy, to myślałem, że wszystko będzie wpadać. No zamiast wystawić do lewego, który miał pustą bramkę, to ja tak się chamiłem. No i dostałem za swoje, niewykorzystana sytuacja się zemściła. Ndombele w 64 minucie trafił na 2-1 i znów przegrywałem. Na szczęście rywal mi wręczył prezent, którego nie byłem w stanie wykorzystać. Brawo Damian, nadal 2-1. 81 minuta spotkania, Robert Lewandowski w polu karnym z ostrego kąta podał, no i Memphis to wykończył. Tak jest, musiałem wpuścić Depaya na boisko, ponieważ to niedobrze funkcjonowało, naprawdę ta gra się nie kleiła i Memphis pomógł mi zdobyć remis. Akanji przejmuje w 91 minucie, kilka sekund do końca, Usman Dembele bezlitośnie to kończy i w ostatnich sekundach spotkania udaje mi się wygrać pierwsze zwycięstwo w tej lidze weekendowej w okropnym stylu. Ja się do tego przyznaję, grałem bardzo słabo, ta gra się kompletnie nie kleiła, no ale ważne, że wygrałem. No i już wam nawet nie pokazuję składu przeciwnika, ponieważ chcę coś powiedzieć o tej drużynie, którą skleiłem. No, tak mówiłem w tych ostatnich odcinkach, że zaczęło mi się grać źle wąsko, że lepiej gra mi się formacją ze skrzydłowymi. Prawda jest taka, że grając te kilka spotkań w Food Champions na samym początku, to niedobrze mi się grało tym ustawieniem. No może też zły dobór piłkarzy, bo Coman... No, to nie jest jednak piłkarz, którym ludzie wbijają elitę, znaczy dobrzy gracze, owszem, ja nie, jednak nie czułem tego. Na początku myślałem, że to jest ta formacja, której potrzebuję, jednak okazało się, że nie, że jednak ta formacja nie będzie moim kluczem do sukcesu, mimo że no wygrałem te dwa spotkania, jednak te dwa spotkania. Udało mi się wygrać tylko dlatego, że wpuszczałem zawodników z ławki, serio, Depay pomagał, inni zawodnicy. No i wiedziałem, że nie ma sensu kombinować, za dużo. Za dużo w ostatnich odcinkach tego kombinowania było, ja doskonale o tym wiem i troszeczkę się pogubiłem w tej serii. Zrobiłem piszka, czego oczywiście nie żałuję, bo to jest mega piłkarz, co zaraz zobaczycie, jednak wiedziałem, że czas wrócić na dobry tor. Czas wrócić do drużyny, która tak naprawdę dała mi tę fantastyczną rankę w zeszłym tygodniu i sam nie wiem, dlaczego ja przestałem grać tym zespołem. Głupie decyzje podejmuję. Czasami o tym wiem, bo chcę się bawić, chcę testować innych piłkarzy, ale też trzeba pamiętać o tym, że trzeba jakoś iść do przodu. Zdobywać monety, wbijać lepsze rangi, ulepszać zespół. No i proszę Państwa, po wygraniu tego spotkania, nie pokazywałem wam bramek przeciwnika, żeby to nie było za długie, wróciłem do drużyny, którą miałem ostatnio, którą miałem kończąc ostatnią ligę weekendową z Awarem, no i z flashback piszczkiem na prawej obronie, bo stwierdziłem, że kurczę, mi się grało wspaniale tym zespołem w lidze weekendowej, więc czemu ja chciałem coś zmieniać, nie mam zielonego pojęcia, tylko kupiłem Ben Yedera, zwykłego, nie once to watch, 37 tysięcy za niego dałem, więc to jest akurat cena, taka według mnie już okej. No i ten Awar, ja tak na niego mówiłem, tak mówiłem o nim, że kurczę, tak naprawdę to nie jest piłkarz na wbijanie wielkich rang, jednak pomyślałem, że mi się gra nim dobrze. Ja nie wiem, czasami sam siebie nie rozumiem. No i dobra, złożyłem drużynę, pierwszy mecz po powrocie, trafiamy na solidny zespół z Serie A. Solidny to wszystko, co mogę powiedzieć, bo nie był oczywiście najlepszy, nie było tutaj Cristiano Ronaldo, czy to też Mertensa i Insigne. To są bardzo dobre karty, rywal ich nie posiadał. Też nie miał, z tego co widzę, Koulibaly'ego i tego drugiego, Manolasa, a to jest akurat idealny środek obrony, jeśli chodzi o Serie A. No cóż, dostał za swoje, bo dosyć łatwo ośmieszyłem jego defensywę w 33 minucie. Asysta z Rabony Depaya i Lewandowski trafia z główki na 1-0. Następnie Awar bardzo fajnie operował piłką w środku pola, wymiana podań Ben Yedder, ha, tak zamarkował ruch. No i teraz wystawiona piłka do Roberta Lewandowskiego. Od razu poczułem, że tak jest, to jest ten zespół. To jest ten zespół, którym pokonałem mistrza świata. To jest ten zespół, którym byłem bliski wbicia elity. I po co ja chciałem
zacząłem kombinować. Pewnie. Ja myślałem o tych zmianach, bo prawda jest taka, że ja już nie mam jak ulepszać tej drużyny. Serio. Musiałbym czekać tylko na jakieś informy, ewentualnie kupić ikonę czy cokolwiek, jednak ten zespół jest według mnie idealny. Nie ma słabych punktów, wszyscy zawodnicy funkcjonują idealnie, trzeba grać i trzeba po prostu budować już sobie jakiś drugi zespół. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, Lewandowski zdobył hat-tricka, no i super, Lewy też jakoś lepiej wygląda w tej formacji, myślę, że to kwestia odpowiednich partnerów, znów Serie A, no i tym razem Cristiano Ronaldo na napadzie, okej, tak sobie myślę, no byle kto, tak szybko Cristiano Ronaldo nie ma. Myślałem, że trafiłem na solidnego przeciwnika, czy tak było, zaraz się przekonacie, Memphis Depay ośmiesza golkipera i ma. Mamy 1-0 w 23 minucie, następnie szybciutko Depay podaje do Lewandowskiego, jednak no jeszcze muszę dopracować te loby, ale wiecie jak to ze mną jest, często tak wyglądają uderzenia w tym stylu. Podanie Gorecki do Piszczka i zobaczcie, Łukasz Piszczek na 2-0. Ja się zastanawiałem później, ile on ma wykończenia, że strzela takie gole. Czemu mówię gole, bo później zobaczycie, jednak 69. Jego wykończenie jest ocenione na 69. Mi Lewandowski czasami marnuje takie sytuacje, a dla Piszczka to było jak bułka z masłem. Następnie asysta. Fantastyczne podanie Piszczka do Memphisa i było 3-0 w 52. I pewnie się zastanawiacie, co Piszczek robi u mnie tak wysoko, czemu on ciągle atakuje. Ponieważ, a propos wykończenia, nie? Nieprawdopodobne. Zacząłem nim grać na środku pomocy. Tak, znów dla zabawy, ale ta zabawa daje efekty. Gorecka jest przesunięty na prawą obronę i tam też sobie nieźle radzi, choć oczywiście czasami wracam do normalnego ustawienia, że Piszczek prawa obrona, Gorecka w środku pola, wiele zależy od przeciwnika, jednak Piszczu na środku pomocy to jest naprawdę dobra opcja i świetnie mi się ta nim gra. Tak długo jak Gorecka nie nawala na prawej obronie, to będę sobie testował takie ustawienie, bo fajnie widzieć Polaka z przodu, ma fantastyczne podania, dośrodkowane, no i nawet te strzały mu wychodzą, co jest dla mnie ogromną niespodzianką. Kurczę, jakim cudem? No i dobra, trzeba było pójść spać. Mecz już zagrany dzisiaj i znów Premier League. Ja wiem, że tak mówię, ale no jeszcze nie chcę. Zaraz pewnie będę już budował właśnie skład z Ligi Angielskiej, ale jeszcze chwila, jeszcze chcę się pobawić innymi zawodnikami. No i wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo po pierwsze znów bez rozgrzewki, co było moim błędem, ale okej. Nie grałem źle. Naprawdę, według mnie, grałem przyzwoicie. Neuer uratował mi tyłek na początku tego meczu, była to wspaniała parada. Lewandowski, chcemy zdobyć pierwszego gola w tym spotkaniu, ale no niestety bramkarz przeciwnika Loris w tym spotkaniu grał wybitnie. Szkoda tylko, że tutaj akurat piłka nie wpadła do siatki, bo byłbym szczęśliwszym człowiekiem. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo taki samobój by mnie zmotywował. No niestety... Rywal odpowiedział wspaniałym lobem, wykorzystał to, że wyszedłem Neuerem i było 0-1. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie było tego samobuja. Ja chciałem zagrać Piszczkiem do środka, tylko coś mi to nie wychodziło w tym meczu. Naprawdę próbowałem kilka razy podać w taki sposób i za każdym razem piłka mijała adresata. Co mnie wkurzało, bo naprawdę mogłem zdobyć 2-3 gole, gdyby to wyszło, a tak się nie stało. Depay w polu karnym, próbujemy zrobić coś ciekawego, ale piłka trafia w słupek. No niestety, kolejna zmarnowana sytuacja, ale przechodzimy do drugiej części spotkania. No właśnie, widzicie jakiegoś nowego piłkarza, jest to Gareth Bale. Uznajmy to za takie testy. Oficjalne przywitanie będzie w kolejnym odcinku, wtedy wam go przedstawię, jednak na razie to jest mój super zmiennik. Bo nie wiedziałem co zrobić z monetami, to sobie kupiłem Bale'a, bo dlaczego nie? Dlaczego Memphis tego nie wykorzystał? Nie mam pojęcia, jednak już nie chciałem po nim jechać, bo wiele razy już mnie ratował w tej lidze weekendowej. Ale cóż, no nawet najlepszym się zdarza. Znów nie wyszła akcja, nadal 0-1, Lewandowski w polu karnym, no... No nie wiem, no dosyć łatwo mój przeciwnik go neutralizował, co mnie irytowało, jednak w tej sytuacji nie zdążył zareagować i Lewy trafił 1-1 w 81 i mamy to, cały mecz starania, tyle sytuacji, wreszcie skończyłem, no i od razu była okazja do wyjścia na prowadzenie, jednak no spodziewałem się znacznie silniejszego uderzenia od Bale'a, mogłem też bardziej złamać na lewą nogę, uderzyć po długim, ale no niestety nie udało się, a wielka szkoda, ponieważ byłoby już po spotkaniu, no i to co się tutaj wydarzyło, po prostu ja pierdzielę. Serio, nie uwierzyłem w to, zobaczcie w zwolnionym tempie, co tutaj Loris zrobił. To powinien być gol, ale tego gola nie było, jeszcze w dogrywce. Dembele uderza z całej siły i Loris też to broni, no pewnie. Mój Neuer miał taką jedną wspaniałą poradę na początku meczu, ale to była taka jedyna.
Nadprzyrodzona interwencja, to co wyprawiał Loris w tym meczu, przyprawiło mnie o ból głowy, no i koniec końców doszło do rzutów karnych. Pierwszy wykorzystany przeze mnie, Rodrigo przeciwnika trafia, jest 1-1, no i niestety zmarnowałem jedenastkę Usmanem Dembele, później rywal trafia, ja podchodzę do jedenastki, też trafiam, już 2-2, 3-2 dla przeciwnika, Lewandowski bezlitośnie w dolny róg, Salah podchodzi. Lewy dolny, 4-3 dla rywala, ja wykorzystuję swoją ostatnią jedenastkę, rywal niestety zrobił dokładnie to samo, nie byłem w stanie go wyczuć, fatalnie mi to wyszło i no niestety przegrałem drugi mecz. Ale wy wiecie, że po porażce musi nadejść zwycięstwo, wygry w City. Domyślam się, że grałem z Polakiem, będę szczery. Drużyna z potencjałem, drużyna, którą można ulepszać, ale nie był to jakiś mega skład, powiedział Damian, tracąc pierwszego gola w 6 minucie. Za łatwo, zdecydowanie łatwo. Mój przeciwnik zdobył tego gola. Ja tak jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje, że naprawdę kurde, znów to robię, znów tak łatwo tracę gole. I bałem się, że to będzie taki typowy mecz z Polakiem, być może z widzem. Nie wiem, czy grałem z widzem, nie dostałem żadnej wiadomości po meczu, bo mam zablokowane wiadomości. Nigdzie tego posta nie widziałem, ale dobra, odpowiedziałem i było 1-1. Awar strzela, co jak co Neuer w sytuacjach 1-1. Jeśli przeciwnik nie lobuje, to jest kozak, fantastycznie broni. No i cyk, Ben Yedder ze wspaniałym dryblingiem. Mamy już 2-1 w 17 minucie, więc po zdobyciu tego gola wiedziałem, że okej. Trzeba teraz kontrolować mecz, ale też próbować zdobywać kolejne bramki. No dobra, przy lobach też Neuer się nieźle spisuje, ale no nie oszukujmy się, rywal za łatwo chciał zdobywać te gole, trzeba było się trochę bardziej postarać, wykonać jakiś ball roll, wtedy myślę, że Neuer byłby bez szans. Witzel kontra Areola i niestety tutaj Belg nie trafił. No, trochę zlekceważyłem bramkarza przeciwnika, myślałem, że będzie puszczał wszystko, tak też nie było. Końcówka pierwszej połowy, strata, no i słuchajcie, próbowałem wiele razy, próbowałem już 20 razy na filmach i wreszcie Lewandowski! 3-1, gol z rzutu wolnego, pierwszy mój gol z rzutu wolnego w tej FIFA. Sam w to nie wierzyłem, myślę, że mój rywal nawet w to nie uwierzył, ponieważ chwilę trwało, zanim wznowił od środka, jednak udało mi się. Milion prób, ale koniec końców wyszło. Robert Lewandowski, jeszcze sobie powtórkę po meczu zgrałem. Idealny knuckleball, bez rotacji ta piłka leciała i BUM! Wymierzone, taka seria ciosów w rywala, te 3 gole. Jeszcze ta wisienką na torcie był ten rzut wolny, no coś pięknego. W drugiej połowie wpuściłem Depaya, a ja nie mogę spać przy rozpoczęciu od środka, bo widzieliście, jak prawie łatwo straciłem drugiego gola w tym meczu, a 2 gole różnicy to nie jest dużo w FIFA, pamiętajmy. Ale chciałem pójść z błyskawicznym kontratakiem. Wpuściłem Garetha Bale'a na boisko, który już wszedł w pole karne przeciwnika. Nie wiem, co on chciał zrobić tym Konaty, jednak Lewandowski idealnie ustawiony. Dobra asysta Bale'a, mamy 4-1. Następnie Ben Yedder. No cóż... Co ja mogę więcej powiedzieć? Wissam Ben Yedder, wielki powrót do drużyny, następnie Rusi, on do Lewandowskiego i mamy już 6-1. No cóż, nie wiem, mój rywal nie wrzucił tego zdjęcia na rzeźniku w kartomanii, nie wiem czemu, bo tak często jak gram z kimś, to ludzie zdjęcia wrzucają, no. Kompletnie nie rozumiem. Piszczek podaje do Bale'a i to było już 8-1, ostatni gol w tym meczu i to jest według mnie piękny styl, by zakończyć ten film. Tak nie mówiłem o moim bilansie, mówiłem o porażkach, więc słuchajcie. Obecnie mam 7 zwycięstw. Oczywiście bardzo dziękuję mojemu przeciwnikowi za mecz. Myślałem, że będzie trudniej, bo dobrze rozegrał pierwszą akcję, zdobył bramkę, też próbował, ale zabrakło chyba trochę zimnej krwi. Tak czy siak, jest potencjał w tamtym zespole, więc ulepszaj i będzie dobrze. Chyba, że to ja jestem po prostu taki... Nie, tak nie jest. Dobra. 7 zwycięstw, 2 porażki, przeciętny start. Nie jestem z tego zadowolony, wolałbym mieć jedną porażkę, ale najważniejsze to... Grać dalej tym zespołem bez żadnych zmian. Myślę, że Bale z ławki będzie mi trochę pomagał w trudnych momentach. No i wiem, że znów gram tym samym składem, ale słuchajcie. Taka jest prawda, że ja muszę zacząć sobie budować drugą drużynę, bo ta jest praktycznie idealna, więc... Co ja mogę powiedzieć, nie będę robił jakiś hybryd, tylko prawdopodobnie pójdziemy albo w coś z Bale'em, no czyli pewnie jakaś hybryda, bo całego składu z Legii nie chcę mieć, albo też Premier League. Premier League z Bale'em, nie wiem, czy to jest do zrobienia, ale o czymś pomyślę. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, życzę udanego weekendu i w razie czego jutro też film pojawi się takie wieczorem, jakoś 17-18. No jakoś w weekendy myślę, że bardziej się opłaca publikować filmy tak wieczorem. Do zobaczenia jutro, pozdrawiam, cześć!